Bardzo się cieszę. Ma pan trochę czasu? Mam. W Polsce już od ćwierć wieku, można powiedzieć. Chciałbym nagrać serię o Warszawie, polska stolica. W sumie byłem w Warszawie kilka razy służbowo pozałatwiać, ale nigdy nie miałem okazji odwiedzić to miasto, ani nigdy nie mieszkałem, więc czemu w ogóle nagrywam coś o Warszawie, skoro tak mało o tym mieście znam lub w ogóle prawie że nie odwiedziłem jako turysta. Otóż szczególnie na początku, kiedy przyjechałem, byłem zdziwiony, dlaczego Polacy tak negatywnie lub obojętnie tak mówią o swojej stolicy. Nawet, że krytykują, że na przykład Kraków jest o wiele ładniejsze. Więc zastanowiło mi to, dlaczego tak Polacy się odnoszą do swojej stolicy. Niedawno odkryłem, że mam akurat taką książkę. To jest książka 62 roku, ma 57 lat, 58, przepraszam. Warszawa odbudowana, więc nie wiem w ogóle jak się dostała w mojej kolekcji, ale tak, także znalazłem i postanowiłem obejrzeć. I na przykład to jest taki album, można powiedzieć. Tu widzimy dewastacje powojenne, już tuż po na koniec I wojny światowej, a tu jak już wyglądało w 62 roku. I tak dalej, i tak dalej. No i sobie pomyślałem, może byłoby fajnie zrobić coś takiego na swoim kanale. Jak to dzisiaj wygląda? Jak w ogóle wyglądało to przed wojną? Teraz trochę o tych klipów, które przedstawiam. Wybrałem w tym odcinku 10 takich miejsc. Między innymi Pałac Kultury Inna Uki, Aleja Jerozolimskie, chyba tak się nazywa prawidłowo, oraz Rynek. A reszta zobaczycie, co jeszcze będzie. Nie są tylko ulicy, są również obiekty i mosty też tu się znajdują. Chociaż jeden most w tym odcinku, bo przecież cała Warszawa, prawie że cała Warszawa została zniszczona i większość Warszawy jest odbudowana. Jeśli chodzi o slajdy, można powiedzieć, pokazują, są ujęcia, tak jak mówiłem przed tym, przedwojenne. Czasem nie znam dokładnej daty. Zdjęcia 45 roku, na koniec wojny.
oraz te z lat, w większości z lat wczesnych 60. Nie wiem, czy dokładnie one są 62 roku. Dzisiaj są też ujęcia z lat 70. kilka oraz te dzisiejsze. Jeśli mówię o dzisiejszych, nie są koniecznie z tego roku. Mogą być na przykład 5 lat stare. Takich zdjęć są, więc nie są kruszone. Są również krótkie klipy, które przedstawiają filmik z tych miejsc, z tych obiektów. Także zapraszam na obejrzenia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na pewno jeśli jesteście z Warszawy, nawet jeśli jesteście poza.
Warszawie? Bardzo się cieszę. Ma pan trochę czasu? Mam. Myślę, że te ujęcia mówią dużo, jaka Warszawa była, ta Warszawa przed wojną, nazwana przecież Paryżem Wschodu. Możemy zobaczyć, jak, w jakim szybkim tempie Warszawa została odbudowana i to, że Warszawa się nadal rozwija i wcale nie jest takim miastem ponurym, na przykład jako się przedstawia, jest bardzo różnorodna, przepraszam. Obcokrajowcy również mówią o tym, że może tak jak Berlin, są różne style architektyczne, czyli nie tak jak Kraków, że ma tą klasykę. Warszawa ma dużo różnych ciekawych obiektów i warto odwiedzić, i dlatego chciałem to przedstawić jako też, powiedzmy, obcokrajowiec, że wcale nie jest tak źle w tej Warszawie, jak się wydaje. Także dziękuję za to, że obejrzeliście do końca. Proszę oczywiście lajkować, no komentarz także, jeśli coś tam pomyliłem, i przedstawię drugi odcinek.